Często ludzie mówią, że są brzydcy przez zbyt duży nos lub uszy, chociaż nie zdają sobie sprawy, że istnieją poszczególne osoby, które mają największe partie ciała na świecie. Ja jestem Blumi, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o ludziach, którzy mają najdłuższe części ciała. Miejsce pierwsze. Mehmet Özyürek. Ten człowiek posiada najdłuższy nos na świecie. Jego nos mierzył 8,8 cm długości, kiedy to ostatni raz był mierzony w marcu 2010 roku. Długość nosa była mierzona od mostka do czubka. Nos został oficjalnie zmierzony na planie Lo Show dei Record w Rzymie we Włoszech. Człowiek, który posiada największy nos na świecie, urodził się 17 października 1949 roku i obecnie posiada 70 lat. Lekarze wskazują, że wynik pomiaru niezwykle wielkiego nosa jest zawdzięczany przez jego zakrzywienie, które dodaje ponad 2 cm. Internauci wskazują, że na świecie żyją osoby, które mają o wiele dłuższy nos niż Mehmet, jednak obecnie to on został oficjalnie wpisany na listę Guinnessa. Jeśli chciałbyś mnie wesprzeć, to zachęcam do napisania komentarza nos, a w zamian spróbuję przypiąć ci serduszko. Miejsce drugie. Nick Stoeberl. Jest to 31-letni mężczyzna, który posiada najdłuższy język na świecie. Nick może pochwalić się ponad 10-centymetrowym językiem, który wystaje mu dużo ponad brodę. Jego język był mierzony od czubka do fragmentu zamknięcia się górnej wargi. Ojciec Nicka był wielkim fanem zespołu rockowego Kiss. Nick jako dziecko próbował odtworzyć niesławną pozę Gina Simmonsa, uświadamiając sobie po raz pierwszy, że jego język jest dłuższy od innych. Rekordzista często uwielbia zażartować sobie, że jego język pozwala nie tylko dotknąć nosa, lecz i łokcia. Mówi, że jedynym minusem jest to, że rano musi szczotkować język. Nick zdołał pobić poprzedniego rekordzistę Stevena Taylora o 3 mm. Jego język oficjalnie został zweryfikowany w Salinas, Kalifornia w USA w dniu 27 listopada 2012 roku. Jako ciekawostkę mogę dodać, że pani Chanel Tapper posiada najdłuższy damski język, który wynosi 9,75 cm. Nick Sorber charakteryzuje się swoim poczuciem humoru, udostępniając w internecie ciekawe wpisy oraz śmieszne zdjęcia i filmy ze swoim wykonaniem. Miejsce trzecie. Sultan Kosen. Jest to turecki farmer, który posiada łatkę najwyższego człowieka na świecie, mierząc 2 metry i 51 cm wzrostu, co wedle Księgi Rekordów Guinnessa czyni go najwyższym człowiekiem na ziemi. Sultan Kosen urodził się 10 grudnia 1982 roku w południowo-wschodniej Turcji. Ma on 3 braci i 1 siostrę. Jego wysoki wzrost jest spowodowany nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu wskutek agromegalii. Gdy Kosen poddał się terapii, wydzielanie się hormonu wzrostu zostało zahamowane. Sultan, ze względu na swój wzrost, musi używać kul, aby chodzić. Mówi się, że sultan nie mógł ukończyć edukacji ze względu na swój wzrost, więc został rolnikiem. Sultan mówi, że zaletą bycia wysokim jest to, że ma on większy zakres widzenia oraz jest w stanie pomóc rodzinie w domowych zadaniach, takich jak wymiana żarówek oraz wieszanie zasłon. Jego wadami może być to, że nie jest w stanie znaleźć ubrań na swój rozmiar ciała. W dniu 13 listopada 2014 roku w ramach Światowego Dnia Rekordów Guinnessa Sultan po raz pierwszy spotkał się z najniższym człowiekiem na świecie. Miejsce czwarte. Ayanna Williams. Jest to kobieta, która obecnie słynie ze swoich najdłuższych paznokci na świecie. Owa kobieta pochodzi z Houston w Teksasie, a jej cecha charakterystyczna, czyli paznokcie, rosną nieprzerwanie od 20 lat. Ich długość została zmierzona na początku 2017 roku i w tamtej chwili łącznie mierzyły ponad 576 cm. Jej paznokcie na lewej ręce mierzą łącznie 362,5 cm, a na prawej 249,8 cm. Jeśli Ayanna ma zamiar pomalować paznokcie u 2 rąk, to musi poświęcić mniej więcej 20 godzin oraz 2 butelki lakieru do paznokci. Ayanna w czasie wolnym pracuje jako manikurzystka. Aby uchronić tę ogromną szpony przed złamaniem, unika ona zmywania naczyń oraz śpi wraz z nimi na poduszce. Ayanna stała się rekordzistką w kategorii najdłuższych paznokci na świecie, po tym jak Chris Walton obciął swoje paznokcie, które mierzyły łącznie ponad 731 cm. Ayanna odpowiedziała na pytanie, czy planuje w przyszłości obciąć paznokcie, mówiąc, że są one częścią jej, więc pozostaną na swoim miejscu. Najdłuższy z jej paznokci mierzy 68 cm i jest to kciuk na lewej dłoni. Jako ciekawostkę mogę dodać, że jest on dłuższy niż najmniejszy człowiek na świecie, który mierzy ponad 54 cm długości. Miejsce piąte. Radhakant Baijpai. Jest to człowiek, który został koronowany na rekordzistę Guinnessa jako człowiek mający najdłuższe włosy w uszach. W roku 2003 zmierzono jego włosy, które mierzyły wtedy ponad 13 cm. Co prawda, dla niektórych może być to obrzydliwy rekord, wręcz dla samego rekordzisty jest to powód do dumy. Radhakant po kilku latach pielęgnacji swoich włosów zdołał przedłużyć się do 25 cm. Jest to stan na rok 2009, a obecnie nie ma informacji na temat jego włosów. Radhakant pochodzi z Uttar Pradesz w północnych Indiach. Mówi on, że jego żona często żałowała, że nie obcięła jego włosów w uszach. Jednak po pewnym czasie zgodziła się na zapuszczanie ich, ponieważ według jej jest to powód do dumy. Jego 36-letni syn wykazuje oznaki wzrostu podobnych włosów na uszach, choć tylko czas pokaże, czy syn zdoła zająć miejsce ojca, stojąc triumfalnie na szczycie osób z najdłuższymi włosami na uszach. Miejsce szóste. Arvil Patel. Jest to 18-letni chłopiec, który zdołał pobić rekord zaraz po tym, jak usunięto mu jednego z zębów. Arvil postanowił usunąć jednego ze swoich zębów, ponieważ był on zbyt wyrośnięty i wstydził się uśmiechać. Ten masywny ząb mierzył aż 3,67 cm. Uczeni wskazują, że był on prawie 2 razy większy niż normalny ludzki ząb. Jego ząb pobił poprzedniego rekordzistę o prawie 5 mm. Ząb Arvila złudnie przypominał kieł psa. Arvil przyznaje, że dopiero po tym jak wrócił do domu, zaczął szukać informacji na temat najdłuższego zęba. Dentysta, który przeprowadził zabieg usunięcia zęba, przyznaje, że najważniejsze w tym momencie jest to, że Arvil wygląda bardzo estetycznie. Chłopiec wyznaje, że teraz może pokazać światu swoją twarz, nie wstydząc się, ani nie być wyśmiewany przez innych ludzi. Miejsce siódme. Qiu Siqi Qiu. Jest to Chinka, która obecnie posiada rekord w najdłuższych włosach na świecie. W dniu 8 maja 2004 roku oficjalnie zmierzono jej włosy, które miały 5 metrów i 62 cm. Jest to kobieta pochodząca z Chin, która urodziła się w 1960 roku, a swoje włosy zaczęła zapuszczać w 1973 roku w wieku 13 lat. W dodatku obecnie istnieje rekordzistka najdłuższych włosów wśród nastolatek, a jest to Nilanshi Patel, która pochodzi z Indii. Nilanshi chwali się, że nie obcięła włosów od 10 lat. To właśnie dzięki tej decyzji dziewczynka została nominowana do Księgi Rekordów Guinnessa. Włosy Nilanshi oficjalnie mierzą ponad 1,60 m. Internauci wskazują, że Nilanshi ma większe predyspozycje do pobicia rekordu niż sama Qiu Siqi. Znajomi Nilanshi nazywają ją jako prawdziwa roszpunka. Miejsce ósme. Yekaterina Lisina. Jest to rosyjska modelka oraz była koszykarka. Obecnie posiada ona 2 rekordy Guinnessa. Jednym z nich jest bycie kobietą o najdłuższych nogach, a drugim jako najwyższa profesjonalna modelka. Yekaterina rywalizowała z reprezentacją Rosji na letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2008 roku, zdobywając przy tym brązowy medal. Lisina mierzy 2,06 m wysokości. W roku 2014 Yekaterina zakończyła zawodową karierę w koszykówce i stała się profesjonalną modelką oraz założycielką agencji modelek World Talent Models. Ta najwyższa modelka na świecie została uznana za posiadaczkę największych kobiecych stóp w Rosji. Jej wzrost jest kierowany najprawdopodobniej dobrymi predyspozycjami genetycznymi, ponieważ nikt z jej rodziny nie jest niższy niż 1,80 m. Lisina urodziła się w Penza w Rosji 15 października 1987 roku. Jej ojciec, Viktor Lisina, powiedział, że zaraz po urodzeniu córki zauważył u niej rażąco długie nogi. Lisina mówi, że dopiero w wieku 24 lat zdała sobie sprawę, że jest atrakcyjną kobietą. Jekaterina wyznaje, że jako młoda dziewczyna była wyjątkowo wysoka jak na swój wiek, co przyczyniło się do nękania przez rówieśników. Także, jak widać, zbliżamy się ku końcowi tego odcinka. Jeśli chciałbyś mnie wesprzeć, to polecam kliknąć łapkę w górę oraz subskrypcję. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!